Cześć. Dzisiaj po bardzo intensywnej wycieczce pieszej, górskiej, w strasznym upale. Czwarty odcinek ideologii Ewy Jarockiej. Maj 2021. Co by było, gdyby po moim urodzeniu rodzice nie nadali mi imienia? Co by było, gdyby nie socjalizowali mnie do roli dziewczyny? Czy byłoby mi łatwiej budować tożsamość? Trudniej? Tak samo ciężko? Może na przekór wszystkiemu odnalazłabym się wtedy w którejś z powszechnych ról kulturowych i społecznych. A tak chociaż w papierach mam imię żeńskie, to żadna stereotypowa rola mi nie odpowiada. Imię zresztą też, bo nie jestem kimś szablonowym. Jestem, uwaga, uwaga, queerem. Tadam! Urodziłam się 3 kwietnia 2005 roku. W szpitalu Przyborowskiej. Nie do końca czuję, że jestem osobą, na którą wskazują moje narządy płciowe. Być może dla osób heteronormatywnych i innych normalsów mam problemy z tożsamością. Ale to moja natura i jak dla mnie, wszystko ze mną w porządku. Na pewno nie jestem nikim strasznym, wampirem, psychopatką, degeneratką, żulem, dziadersem, narkomanem. Dobry ze mnie człowiek i nie mówię tego tylko tak sobie na pociechę. Naprawdę jestem spoczko. Wiem, co to empatia, lojalność, przyjaźń. Mam przyjaciółkę, Pineskę, za którą skoczyłabym w ogień, a ona zrobiłaby dla mnie to samo. Mama czasem mówi, że to taki wiek. W podstawówce byłam prześladowana, nie tylko przez uczniów, ale i przez nauczycieli. Jaga musiała być silna, zaciskać zęby i mnie wspierać, a nawet bronić. Tak, nasz kraj nie jest ojczyzną dla osób niebinarnych. Nawet autokorektor w Wordzie nie zna słowa niebinarny. Podkreśla go jako błąd. Być może za parę lat mi podobni, będziemy na ulicach znakowani trójkątami za tożsamość płciową. Historia zatoczy koło. Nie spodziewam się wiele po ludziach, szczególnie po Polakach. Nazywają mnie tu ideologia. Mam ostre podgórkę, bo w pewnej części jestem chłopakiem, a w innej dziewczyną. 2 lata temu dostałem okres, a już wcześniej urosły mi piersi i włosy łonowe. Mam ciało kobiety i czasem czuję się nią w 60%, a czasem tylko w 40%. Nie wiem, z czego wynika to wahanie. Może potrzebuję jeszcze czasu, by zdecydować, kim jestem, a może nigdy się nie określę, bo taki mój los. Mam na to luz. Dużo luziku, arbuziku. Gdyby nie internet i możliwość rozmawiania z innymi queerami, chyba bym się zabiła. W sieci jest trochę przydatnych informacji. Ludzie nie dzielą się tylko na kobiety i mężczyzn. Płci tak naprawdę jest około 50, a może nawet więcej. Przeciętny człowiek jednak o tym nie wie. A i bywa, że media, księża i politycy nie pomagają w rozpowszechnianiu tej wiedzy, tylko sieją dezinformacje. Ba, wszystkich poza kobietami i mężczyznami uważają za zboczeńców. Współczuję queerom, którzy urodzili się w latach 80. i wcześniej, bo wtedy nie było jeszcze sieci. Nie mieli za bardzo gdzie wymieniać się doświadczeniami, szukać pomocy i wsparcia, gdy zawodziła rodzina. Teraz jest też ciężko, ale tamten świat musiał być więzieniem, obozem koncentracyjnym. O przekraczaniu granic płci nie było mowy. Wiem to, bo czytałem o tym na forach, oglądałem wywiady ze starymi queerami i byłem zdruzgotany. Tak, wydaje mi się, że nie udźwignąłbym losu, który przygotował dla mnie Bóg, gdybym żył w tamtych czasach. Każę na siebie mówić Teo, a nie Alina, jak ochrzcili mnie staruszkowie. Podkreślam w ten sposób mój związek z Bogiem, bo w Niego wierzę. Czasem latem przychodzę pod kościół, gdzie przez megafon transmitowana jest msza święta. Jestem biblijnym szczeniakiem, który karmi się okruchami z pańskiego stołu. Ten piękny motyw pochodzi z Ewangelii świętego Mateusza. Usłyszałem o nim na religii w podstawówce. Pomimo mojej niebinarności mam mega miłosną relację z Bogiem. Lubię być osobą niebinarną. Z moją tożsamością płciową nie mam problemu. Jest dla mnie normalna jak fakt, że mam dziąsła i zęby. To inni mają problem z moją płcią. Już od podstawówki. To był dla mnie bardzo zły czas. Kłóciłem się wtedy z Bogiem. Miałam nawet myśli samobójcze. Pamiętam, jak mając 10 lat siedziałem na łóżku, bo nie mogłem zasnąć. Byłem wewnętrznie rozedrgany, prawie się rozsypywałem. Pościel dziwnie kleiła się do mojego ciała w tę ciepłą i parną noc. Wsadziłem kołdrę między nogi i pocierałem o nią sromem, aż doszedłem do orgazmu.
co na chwilę pomogło mi się odprężyć. Zaraz jednak wszystko zaczęło się od nowa. Jakaś część mnie odkleiła się jak zużyty plaster i zacząłem się zastanawiać, jakby tu się zabić. Obudziłem mamę i powiedziałem jej, że musimy jechać do szpitala. Prędko, zapytała, co się dzieje i wyciągnęła ze mnie wszystko. Wyznałem jej, że to przez szkołę, uczniów i nauczycieli mam gorszy czas. Obiecała, że porozmawia z wychowawcą. Ale to nic nie dało. Nagonka na mnie nie ustała, była wręcz coraz większa. Pierwszych 6 klas skończyłem w szkole podstawowej numer 5. Potem przeniosłem się do trójki. Od roku chodzę do liceum i wcale nie jest lepiej. Ale wiem już, jak się bronić. Mam swoje prawa i nikomu nie wolno przekraczać moich granic. Mama zapisała mnie też na szkolenie z asertywności i trening interpersonalny. Ponadto chodzę do takiego specjalnego ośrodka dla dzieciaków z problemami. Gadamy tam z terapeutą o uczuciach. Wyrażamy trudne emocje, uczymy się konstruktywnie kłócić, ile w nas jest gniewu, dużo jak mocy w wulkanie. Przychodzi tam również jeden homoseksualista z naszej szkoły, więc razem z Pineską stanowimy niezłe trio. Po spotkaniach w ośrodku uderzamy na łąki i grzejemy tanie wina. Wiem, nikt teraz tego nie robi, ale my jesteśmy inni. Inny to podobno po łacinie wariat. I choć ani ja, ani żadne z moich znajomych do wariatów się nie zalicza, to jednak odstajemy od reszty młodzieży. Pamiętam dobrze, jak poznałem Arka. Jest nieśmiały i niepewny siebie. Widać, że dużo w życiu przeszedł. Był tak mądry, żeby zapytać mnie, jak ma się do mnie zwracać. Powiedziałem, czasem jak do faceta, czasem jak do kobiety, zawsze jak do człowieka. Pineska nie była tak łebska na początku. Jest charakterologicznym przeciwieństwem Arka, zodiakalnym lwem, więc choć siedziałyśmy w jednej ławce, nabijała się ze mnie. Potrzebowałyśmy czasu, żeby się zaprzyjaźnić. Dopiero wtedy wszystko jej o sobie opowiedziałem. Szczęka jej opadła do ziemi. No, zamiatała nią podłogę. Ha, ha, ha. Mordo, to tak można? No co ty gadasz? Teraz czasem przyjaciółka mnie broni. Raz nawet pobiła się o mnie z chłopakiem z dzielni, kiedy ten dekiel zapytał mnie, ty, dewiancie, a gdzie masz bimbały? Czasem, gdy bardziej czuję się facetem, zakładam obcisłe bluzki i piersi nie skaczą mi jak innym laskom. Nie ukrywam, że jestem osobą niebinarną. Nie mogę się wstydzić siebie, przecież moje życie to Boży dar. Pineska mówi jednak, że nie przeżyłam jeszcze wystarczająco wiele, by zwątpić w Boga. A Arek smutno jej potakuje. Oni się chyba trochę obawiają tej mojej wiary. Jaga nie jest wierząca i nie wiadomo skąd się to do mnie przyplątało. Dlatego tłumaczę im czasem, a ja zwyczajnie mam powołanie. Kiedyś chciałem pójść do zakonu. Byłam nawet na rozmowie u salezjanek, ale okazało się, że przyjmują tam tylko kobiety i w ten sposób odrzuciłyby sporą część mnie. Zrozumiałem, że nie byłbym u sióstr szczęśliwy i odpuściłam. Nie opuściłem jednak Boga. Gdy dorosnę i pójdę na studia, napiszę o zakonach książkę. Pokażę w niej, że powołanie do życia konsekrowanego to czasem spełnienie marzeń. Wiele lat jeszcze przede mną, więc może Bóg mnie jakoś zaskoczy i jednak pójdę do zakonu. Kiedyś bardzo chciałem być świętym, a potem przyszło mi do łba, że przecież nim jestem. Tyle. To był 4. odcinek. Myślę, że to Was powinno wystarczająco zachęcić do przeczytania tej książki. Ideologia Ewy Jarockiej. A teraz posłuchajcie jeszcze tych pięknych świerszczy. Miejcie więc dobry dzień, wieczór. Cześć.